Bardzo dobrze mi się mieszka w przyczepie na co dzień. Kupiliśmy kampera i sprzedaliśmy przyczepę, ponieważ chcieliśmy zmienić sposób podróżowania. Kamper jest samowystarczalny. To jest właśnie ta największa wada dla mnie, największa wada przyczepy. Zobaczcie. Cześć, witajcie, z tej strony Kasia kempinguje, mieszkam w przyczepie kempingowej, pracuję na kempingu i podróżuję kamperem. I dzisiaj odpowiem na pytanie, które wiele osób mi zadaje, a mianowicie: Kasiu, dlaczego mieszkasz w przyczepie, a podróżujesz kamperem? Dlaczego nie podróżujesz ze swoją przyczepą kempingową? A zapraszam Was na nowy odcinek, opowiem Wam o mojej perspektywie, opowiem Wam o perspektywie moich dobrych znajomych z naszej Caravan Adventures, którzy niedawno przesiedli się z małej przyczepy kempingowej do kampera. Także kochani, dlaczego nie podróżujemy z przyczepami? Zapraszam na nowy film, przybijcie ze mną łapkę i widzimy się w następnej scenie. Kochani, ja naprawdę tutaj mieszkam na stałe z moim mężem i psem. Zapuściliśmy już tutaj trochę korzenie, mamy całoroczny przedsionek sezonowy, mamy swój ogródek. Mamy nawet swój ogródek warzywny i wszyscy youtuberzy, którzy odwiedzili mnie tego lata, pozdrawiam Was serdecznie, mogą potwierdzić, że my tutaj naprawdę mieszkamy, my tutaj naprawdę żyjemy. A jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, to napiszcie do mnie po prostu na adres kempingu Mill Park Campsite, Mill Lane, Barryn Arbor, EX3049SH. Taki jest dokładny adres kempingu, na którym żyję i gdzie pracuję. Napisz do mnie list, pocztówkę, a ja na pewno Ci odpiszę. Tylko oczywiście pamiętaj o adresie zwrotnym. Także kochani, ja mieszkam w przyczepie, podróżuję kamperem i wiele innych ekip, które podróżują, robią vlogi o swoich podróżach, wiele innych ekip też przesiadło się z przyczepy do kampera. I jakiś czas temu odwiedzili nas Patrycja i Piotr z kanału Nasze Caravan Adventures i właśnie opowiedzieli o tym, dlaczego przesiedli się z przyczepy do kampera. Jak już mówiłam, wiele ekip zrobiło podobny ruch. Zastanawiające jest to, że z reguły jest to właśnie przesiadka z przyczepy do kampera, a nie odwrotnie. To jest bardzo ciekawe. Także zapraszam Was na scenki nagrane jakiś czas temu z Patrycją i Piotrem z Nasze Caravan Adventures. Opowiedzą nam o swoich powodach zmiany z przyczepy na kampera. I tutaj właśnie mamy taką załogę, taką ekipę, nasi bardzo dobrzy znajomi, którzy niedawno przesiedli się z przyczepy kempingowej do kampera. Może ich pamiętacie? Mieli przyczepę, smerfetkę, bardzo małą. Zdecydowali się ją wymienić na kampera. Ten kamper nie jest za duży, ale jak najbardziej jest funkcjonalny, bardzo im się sprawdza i są zadowoleni. Za chwileczkę wejdziemy do nich do środka i zapytam ich, dlaczego zmienili przyczepę na kampera, jak podoba mi się ta zmiana, jak to wpłynęło na ich styl podróżowania i czy to była dobra decyzja. Jesteśmy w Waszym kamperze i bardzo mnie to ciekawi, skąd ta zmiana, skąd ten pomysł i dlaczego wymieniliście przyczepę na kampera? Kupiliśmy kampera i sprzedaliśmy przyczepę, ponieważ chcieliśmy zmienić sposób podróżowania, chcieliśmy móc zatrzymać się gdzieś na dziko i cieszyć się po prostu pięknymi widokami gdzieś na klifie. Z przyczepą już byłoby to utrudnione, bo przyczepa jest dłuższa, samochód, to potrzebujesz dużo więcej miejsca. Nawet byśmy nie dojechali w pewne miejsce. Miejsca pewnie byśmy się nie dostali, a kamperem jest prościej po prostu. Spędziliśmy już dwie nocki na dziko i bardzo sobie to chwalimy, bardzo nam się to podoba, więc uważamy, że zakup był jak najbardziej pozytywny. Doskonały. Tutaj siedzi główny kierowca i chyba też główny pomysłodawca tej zmiany, żeby jednak przyczepę zamienić na kampera. I ja myślę, że widzę po Was, że jesteście bardzo szczęśliwi, ale chyba jednak kamperek ma ten minus, że zmieniając przyczepy na kampera musieliście trochę dopłacić. No tylko trochę. To jest chyba jedyny minus kampera, to jest ten koszt zakupu, prawda? Ale oszczędzacie na noclegach, bo nie śpicie zawsze na kempingu. Nie śpimy na kempingu, więc każda nocka spędzona na dziko to jest przynajmniej 30 funtów w kieszeni. Dokładnie. Słuchaj, to jest samochód samowystarczalny tak naprawdę i to nam się w tym bardzo podoba. Mm. Przyczepie już czegoś takiego nie mieliśmy, tak? Była mała, w środku przy niepogodzie. Mieliśmy bardzo mało miejsca do dyspozycji. Mhm. Tutaj jest naprawdę, no, strefy są podzielone, mamy łóżko z tyłu, jak ktoś chce się położyć, może spać, ktoś może sobie siedzieć, tak?
a jest ona samowystarczalna, bo ma solar panel do góry, więc jak gdzieś się zatrzymamy, to tak naprawdę nie musimy płacić za podłączenie. Jedynie co powiedzmy co 3 dni czy co 2 dni musimy po prostu kota wyrzucić. I to jest jedyna tylko rzecz, o którą musimy się martwić, tak? I szarą wodę wylać, tak, ale to wiadomo, oszczędza się wtedy na tej wodzie, tak? Jak jesteś na kempingu, idziesz sobie prysznic wziąć pewnie do takich miejsc właśnie, do tego wyznaczonych na kempingu. Tutaj biorąc prysznic musisz troszeczkę oszczędzać, tak, więc tak. Tą wodę mówię, no tak co 2-3 dni trzeba ją upróżnić. Ale wasza zmiana, nowy styl podróżowania to była dobra decyzja, tak reasumując? Bardzo dobra. Bardzo dobra. To jest naprawdę super sprawa. Polecamy każdemu taki sposób podróżowania. Siedzimy sobie tutaj razem w kamperku z pieskiem. Zaraz przyjdzie Marek, także czworo dorosłych pies. Absolutnie się tu mieścimy komfortowo. I ja wiem, że jesteście bardzo ciekawi, jak wygląda ten kamper. I na pewno zaraz wszyscy napiszą, pokaż kampera. To wam zrobią właściciele na ich kanale. Nasze Caravan Adventures, na który was serdecznie zapraszam. Tymczasem pozdrawiam was serdecznie, widzowie. Jeżeli macie jakieś pytania, macie jakieś spostrzeżenia, jeżeli chodzi o różny styl podróżowania kamperem i przyczepą, bo to jest co innego, dokładnie, prawda? To jest zupełnie inny styl podróżowania. To piszcie, dajcie nam znać, jak wy to widzicie. A ja zapraszam was na van tour u Patrycji i Piotra. Link znajdziecie tutaj właśnie. Zapraszam was serdecznie. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki, komentarza, bo robią świetną robotę. Dzielą się wspaniałymi przygodami. Warto ich znać i warto do nich zajrzeć. Tymczasem, kochani, życzę wam szerokości, bo już odjeżdżacie z Mill Park dzisiaj. Jedziemy dalej na kolejną miejscówkę na dziko. Super. Pozdrawiamy wszystkich widzów Kazik TV. Szerokości. Pa. Patrycja opowiadała o tym, że kamper jest samowystarczalny i że jeżeli mają zrobiony serwis, mają opróżnioną toaletę, zatankowaną świeżą wodę, opróżniony zbiornik szarej wody, mogą sobie jechać na dziko, gdzie chcą, zatrzymać się na 3-4 dni do następnego serwisu. I to rzeczywiście jest największy plus i największy taki magnet dla mnie, jeżeli chodzi o podróżowanie kamperem. Bo przyczepa już nie jest taka mobilna i nie jest już aż tak bardzo samowystarczalna jak kamper. Dlaczego przyczepa nie jest mobilna? Przyczepa oczywiście sama nie jeździ, musi być podpięta do samochodu. Tu jest w ogóle fajny patent, który niedawno sobie zamontowaliśmy do naszego auta. To jest hak, który można odpiąć albo przypiąć. Akurat teraz jest odpięty. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim rozwiązaniem. My na co dzień mamy ten hak zdjęty, ale w razie potrzeby, gdyby nam się jednak zamarzyło tę naszą przyczepę przestawić, mamy możliwość dołożenia dosłownie zapięcia, dopięcia haka do naszego auta, podpinamy przyczepę, jedziemy. Ale na co dzień jednak ta przyczepa jest stacjonarna. Ten nasz dyszel jest tutaj na co dzień zasłonięty pokrowcem. To jest właśnie to miejsce, to jest właśnie ta największa wada dla mnie, największa wada przyczepy. Zobaczcie, kiedy przyczepa jest rozstawiona, konieczne jest rozstawienie 4 takich nóg, 4 podpór. I dla mnie to jest wielki, wielki zgrzyt. Bardzo dobrze mi się mieszka w tej przyczepie, oferuje mi więcej przestrzeni niż kamper. Mam do niej dołączony sezonowy wielki przedsionek, zbudowaliśmy sobie tam podłogę, umeblowaliśmy przedsionek pod nasze potrzeby, jest super. Ale przyczepa sama w sobie stoi. Te nogi. Kiedy śpisz na dziko, a my właśnie w podróży kamperem najbardziej lubimy spać na dziko, najbardziej lubimy to, że możemy jechać gdzie chcemy, no przynajmniej teoretycznie. Zaraz wam opowiem dlaczego. Teoretycznie. Ale największym minusem podróżowania z przyczepą jest dla mnie planowanie. Nie lubimy i nigdy nie zdarzyło nam się spać przyczepą na dziko. To zawsze był kemping. A dlaczego nie chcemy zabierać tej przyczepy i zatrzymywać się byle gdzie na noc? Właśnie ze względu na te nogi. Przyczepa jest stacjonarna. W razie nagłego zdarzenia
nie masz właściwie szans się szybko ewakuować. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o nasze bezpieczeństwo. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Śpisz sobie gdzieś w kamperze, w wanie, w motorhome, a nawet w osobówce, do której wrzuciłeś materac. Nagle słyszysz jakieś niepokojące głosy, nagle ktoś zaczyna ci walić w przyczepę w swojego kampera, budzisz się w środku nocy. Co robisz? Większość ludzi po prostu wskoczy za kierownicę i odjedzie. W przyczepie nie masz tej możliwości. Po pierwsze, przyczepa ma rozstawione te cztery podpory. Po drugie, żeby się ewakuować, musisz wyjść z przyczepy i wsiąść do auta. Miejmy nadzieję, że twoje auto jest nadal podpięte do przyczepy. Ale nawet jeżeli tak jest, to musisz te nogi jeszcze podnieść, bo po prostu nie odjedziesz. Więc dla nas to jest największy minus i największy przeciw i największy powód, dlaczego my byśmy się nie zdecydowali na dłuższą podróż, nawet po Europie przyczepą i spanie na dziko w przyczepie. Wiem, że niektórzy śpią na dziko w przyczepie. Dajcie mi znać, jeżeli macie takie doświadczenia, jeżeli znacie takich ludzi. Ja tego jakoś nie widzę. Nasza przyczepa nie ma wbudowanego zbiornika na świeżą wodę. Mamy tutaj taką beczkę. Tak, ona napełnia się sama, ale jednak beczka jest. Także kolejna rzecz, która jakoś mi uziemia moją przyczepę. Podobnie z odprowadzeniem szarej wody w przyczepie. Moi drodzy, my tutaj mamy miejscówkę z pełnym serwisem. To znaczy, że mamy własną skrzynkę z prądem, mamy wodę na naszej miejscówce i mamy też odpływ szarej wody. I tutaj właśnie są te dwa węże, które odprowadzają szarą wodę z naszej przyczepy, także od naszej zmywarki. Jednak nie ma wbudowanego zbiornika na szarą wodę w przyczepie, tak jak w kamperze. Także te dwa zbiorniki na czystą i na szarą wodę są oddzielne. I to też jest właśnie kolejny powód, dlaczego nagle nie odjedziesz od tak sobie z przyczepą kempingową, a możesz to zrobić kamperem albo kamperwanem. Oczywiście podróżowanie z przyczepą kempingową, właśnie podróżowanie z przyczepą, a nie podróżowanie przyczepą, bo tak naprawdę nie podróżujesz przyczepą, podróżujesz samochodem i hodujesz za sobą przyczepę. Oczywiście podróżowanie z przyczepą kempingową ma swoje plusy i dla wielu osób się sprawdzi. Dla mnie się zbytnio nie sprawdza z powodów, o których mówiłam wcześniej, ale wyobraźcie sobie, że dla mnie zawsze to było: mieszkam w przyczepie, podróżuję kamperem. I dopiero po wizycie Adama i jego rodziny, Adam prowadzi kanał Retro Przyczepa, ja dopiero obserwując tę rodzinę, rodzice i dwójka małych dzieci i pies, ja dopiero naprawdę zrozumiałam, jakie są ogromne zalety podróżowania z przyczepą kempingową dla rodzin z małymi dziećmi. Bo wyobraźcie sobie, że pobyt Adama w Mill Park wyglądał tak. Tutaj na kempingu mieli swoją przyczepkę zaparkowaną i właściwie każdego ranka przez 10 dni wstawali rano, robili sobie śniadanie, kąpali się, robili pranie tutaj na kempingu, także mieli całe to zaplecze gospodarczo-sanitarne tutaj na miejscu, po czym wsiadali w samochód i jechali na plażę Wulakum na cały dzień. Ciężko byłoby jechać do Wulakum kamperem. Drogi są wąskie, ciężko tam zaparkować latem, naprawdę o wiele łatwiej jest osobówką. I to jest wielki, wielki plus podróżowania z przyczepą kempingową, że jeżeli chcesz zwiedzać miasta, jeżeli masz dzieci i dzieci łakną atrakcji, tak, chcą jeździć do theme parków, chcą jeździć na zakupy, oczekują jakichś atrakcji, rozrywek, no to raczej nie zabierzesz ich w środek niczego, nad jezioro czy do lasu, tak jak na przykład Terasfera to kochają, albo ja też, jak podróżują kamperem na dziko, no dla dzieci potrzebują czegoś więcej. I wtedy sprawdza się auto, majdan zostawiasz na kempingu, jedziesz osobówką, wszędzie wjeżdżasz, łatwo parkujesz, jest fajnie. I powiem Wam, że naprawdę dopiero vlogi Adama z Retro Przyczepy przekonały mnie, że jednak kamper nie jest dla wszystkich i często, zwłaszcza dla rodzin z małymi dziećmi, lepiej sprawdza się przyczepa i mobilne autko. Retro Przyczepa oczywiście zdokumentował wszystkie ich wypady, wszystkie ich wycieczki tutaj, wszystkie ciekawe miejsca, które odwiedzili. Także jeżeli Ty też planujesz wypad do North Devon ze swoją rodzinką, z małymi dziećmi, to koniecznie zajrzyj do Adama na kanał Retro Przyczepa i zobacz, co oni zrobili, co ich dzieci tutaj robiły, co im się podobało i może po prostu będziecie podążać ich śladami. Polecam serdecznie vlogi Adama z kanału Retro Przyczepa. Że to były takie powody ogólne, takie obiektywne spojrzenie na temat kamper czy przyczepa.
W ogóle zrobiłam film o tym właśnie, co jest lepsze, dla kogo co jest lepsze, kamper czy przyczepa. Polecam Wam link tutaj, jeżeli ten temat Was interesuje. Opowiadam bardziej szczegółowo o tym właśnie, jak porównuję kampera i przyczepę, bo przypominam, że na początku mieliśmy kampera, podróżowaliśmy kamperem, do tej pory podróżujemy kamperem, kiedy mamy na tą okazję, a mieszkamy na stałe w przyczepie kempingowej. Przez 8-9 miesięcy w roku mieszkam tutaj w tej przyczepie kempingowej i pracuję na kempingu. To jest mój dom, to jest moja codzienność, to jest moje codzienne otoczenie. Tutaj się budzę i tutaj chodzę spać. Więc wyobraźcie sobie, że ktoś do Was mówi: wiesz co, możesz jechać sobie na urlop na kilka miesięcy, po prostu podpinasz swoje mieszkanie, swój dom, w którym mieszkasz przez cały rok i możesz sobie jechać gdzie chcesz, w świat. Kręciłoby Was to? Bo mnie, szczerze mówiąc, średnio. Dla mnie przyczepa, ta konkretna przyczepa, to jest po prostu moje życie codzienne. Tak samo jak pobyt na tym kempingu w Milpark. I to jest kolejny powód, tak naprawdę, dlaczego mieszkając na kempingu, mieszkając na tym konkretnym kempingu, ja niezbyt chętnie jeżdżę na inne kempingi. Od 3 lat mieszkam i pracuję w Milpark i to jest kemping o wysokim standardzie i to nie jest tylko moje zdanie, bo Marcin z kanału Oby w Trasie powiedział i tak zatytułował swojego vloga z tego miejsca: gdyby Hilton robił kempingi, to tak by wyglądał Hilton wśród kempingów. Standard jest tutaj bardzo wysoki i tak, oczywiście w sezonie kemping zarabia, generuje dochody, ale uwierzcie mi, że to wszystko jest inwestowane zimą, w rozbudowę, w ulepszenia i tak dalej. Ja wiem dokładnie, ile pracy i wysiłku zajmuje, żeby taki obiekt utrzymywać w porządku. Ja wiem dokładnie, ile płaci właściciel kempingu za to, żeby opłacić 2 osoby, a nawet 3 osoby, ba, 4 osoby, które 2 razy dziennie sprzątają toalety i prysznice, wynoszą śmieci, wywożą śmieci, żeby kosze nie były przepełnione. Wiem, ile kosztuje utrzymanie osoby, która codziennie kosi tutaj trawę. I wiem też, że niestety, rzadko jest tak, że te pieniądze zarabiane na kempingu przez właściciela są inwestowane z powrotem. Są inwestowane w załogę, w to, żeby właśnie był porządek, żeby te udogodnienia były nowoczesne i czyste, żeby kemping po prostu miał swoją klasę. Niestety często wygląda to tak, że właściciel robi pieniądze latem, a klient, który wraca na ten sam kemping po roku czy dwóch, widzi, że czas się na kempingu zatrzymał. Nie widać żadnych inwestycji. Jest wiele kempingów, gdzie czas zatrzymał się 30-40 lat temu, w momencie, kiedy zostały zbudowane. Byłam na takich kempingach, Wy na pewno też. Oczywiście, kemping zarabia, prowadzenie kempingu to duży koszt i prowadzenie kempingu na wysokim standardzie, prowadzenie kempingu wyższej klasy, to już jest naprawdę nie lada wyzwanie. I w czasie moich podróży po Europie, po takich krajach jak Niemcy, Francja, Szwajcaria, Włochy, Hiszpania, Polska też, kochani. W czasie tych podróży ja naprawdę byłam tylko na 2 kempingach, które swoim standardem i taką jak kością i stosunkiem jakości do ceny, bo kempingi wcale nie są tanie i właśnie mnie to najbardziej boli. Kiedy jadę na kemping, ktoś chce ode mnie takie pieniądze, jakie tutaj bierzemy od gości w Milpark za dobę, a ten ich kemping jest po prostu, no, żenadą. Boisz się wejść pod prysznic, wszystko jest stare, no, większość kempingów jest naprawdę zaniedbana. Dlatego mnie to bardzo boli, bo ja z miejsca widzę, kiedy ktoś mnie robi w balona, kiedy ktoś mnie po prostu roluje. Wchodzę na kemping i po 30 sekundach wiem, że czy to jest dobrze zarządzany kemping, czy nie. Dlatego generalnie staram się unikać kempingów. Poza tym, na którym mieszkam i pracuję na co dzień. Naturalne miejsce dla przyczepy to kemping. I taka przyczepa na stałe, na przykład na miejscówce całorocznej, to wspaniały pomysł na domek letniskowy. Mamy tutaj wielu gości całorocznych na kempingu, którzy po prostu traktują swoje przyczepy jak domki letniskowe. Przyczepa musi być, albo dla mnie, według mnie, przyczepa musi być na kempingu. Zwiedzasz sobie osobówką, oczywiście to kosztuje. Ja na podróż zdecydowanie wybieram kampera. Zdecydowanie wybieram kampera, campervana, minivana z materacem,
osobówkę z materacem jak najbardziej, dlaczego nie? Wybieram niezależność, jaką daje mi camper albo camper van. Tak, nie wszędzie wjadę, nie wjadę do centrum Mediolanu, nie wjadę do centrum Barcelony, nie wjadę do theme parku, gdzie moje dzieci mogą szaleć przez cały dzień, zapewne dlatego, że dzieci nie ma. Tak, wybieram miejsca odludne, wybieram spanie na dziko, wybieram drogi, gdzie mogę dojechać kamperem. I na przykład taka właśnie wyprawa, i może też Wam się marzy, NC500, Szkocja. Wyobrażacie sobie tę wyprawę z przyczepą kempingową? Bo ja oglądając vlogi Terasfera i widząc te zakręty, i widząc te wąskie dróżki, wiem, że tylko camper, a już najlepiej camper van się tam sprawi najlepiej. Nie wyobrażam sobie takiej podróży z przyczepą kempingową. Także kochani, zarówno przyczepa, jak i camper mają swoje plusy i minusy. Będą służyć lepiej parze bez dzieci albo rodzince z dziećmi. Mówiłam już o tych wszystkich powodach. Dajcie mi znać, co Wy o tym myślicie, jakie są Wasze doświadczenia i czy Wam lepiej służy kamper, przyczepa, a może myślicie o zakupie jednego albo drugiego. Dajcie mi znać, czy widzieliście już mój film kamper czy przyczepa. Oczywiście dziękuję za każdy komentarz, za każdą łapkę i za każdą subskrypcję. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniesz moim stałym widzem i klikniesz właśnie teraz. Teraz jest bardzo dobry moment, żeby kliknąć w przycisk subskrybuj, kliknąć w dzwoneczek, a wtedy nie ominie Cię żaden nowy film na tym kanale. Także żegnam się z Wami z mojego ogródka, spod mojego domu na kółkach. Jak mówiłam, bardzo dobrze mi się mieszka w przyczepie na co dzień. Jeżeli interesuje Cię ten temat właśnie mieszkania w przyczepie, pracy na kempingu i podróżowania kamperem, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia pozostałych moich filmów. Tymczasem żegnam się i do następnego razu. Cześć! Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.